Witam. Sprawdzamy, czy nas wszyscy słyszą, czy już oglądają i wejdą wszyscy na początek. Tak, muszą mieć chwilę na zalogowanie się. Poczekamy na pewno na wszystkich. O. Może dalej sobie trzymaj właśnie. Nie stałem się zgłosić, żeby nie było stężenia. Jest na żywo, tak? Mamy tutaj zaplecze techniczne, które będzie nam cały czas mówić, ile mamy osób na wizji. Ile mamy, Dorota? 13. 13 osób na wizji, bardzo nam miło. Witamy, witamy. Jeszcze chwilka, czekamy na pozostałe osoby, na spóźnialskich, na tych, którzy właśnie się logują do Facebooka. Także jeszcze chwileczkę. Ja sobie zejdę. Zobaczę, jak to wygląda z drugiej strony. Zobacz, a ja też. Grzegorz się bardzo ładnie prezentuje. Miło mi. Szczerze, co? Lecimy, nie? Już wszystko. Lecimy. Dobrze. Skoro już mam nadzieję, że są wszyscy, kto nie uczestniczy, będzie miał możliwość obejrzenia tego później. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Rafał Czerwonka i jestem opiekunem marki Jack na rynku polskim. Moim asystentem dzisiaj jest mechanik od maszyn szpalniczych Grzegorz. Wielkie brawa dla niego, bardzo miło, że razem możemy współprowadzić tą transmisję. Tutaj kolega Grzegorz będzie nadzorował naszą relację od strony technicznej, jeżeli chodzi o obsługę maszyny. Nadajemy na żywo z Łodzi, ze studia Jack i ta transmisja jest możliwa do obserwowania za pośrednictwem Facebooka, ale również udostępnimy ją na serwisie YouTube, także będą Państwo mogli obejrzeć ją również w późniejszym terminie. Zachęcamy do zostawiania komentarzy, lajków, serduszek. Na pewno można zadawać pytania podczas trwania naszej transmisji. Również można dzwonić, jeżeli ktoś ma chęć. Także zapraszam. Słuchajcie, gdyby ktoś kiedyś zapytał, że Chiny, kraj, który słynął do tej pory z podróbek i ze słabej jakości maszyn, będzie w stanie konkurować z japońskimi producentami, wszyscy kiedyś popukaliby się w głowę. Dziś, gdyby postawić Japończyka obok stępnówki Jack i wskazać mu negatywy, żeby poszukał, stwierdziłby jednym japońskim słowem idę se. Wielkie brawa, stępnówka A5E. Nitka. Witam. Życzymy miłej pracy na maszynie Jack. Jak Państwo słyszą, maszyna posiada funkcję powiadomień głosowych, między innymi w języku polskim, aby ułatwić obsługę osobie początkującej. W każdej chwili tryb ten możemy wyłączyć, ale na potrzeby naszej prezentacji zostawimy go póki co włączony. Grzesiu, jakbyś mógł nawlec nitkę, która nam się zerwała tutaj podczas odsłaniania tej maszyny. Nie, ona się nie zerwała. Ona się tylko przemieściła. Troszeczkę zróbmy szersze, większe ujęcie. Mamy. Jack A5E jest to stępnówka przemysłowa, automatyczna, przeznaczona do szycia materiałów ściegiem prostym. Jej zadaniem jest połączenie ze sobą dwóch warstw materiału. Z uwagi na jej zastosowanie jest to maszyna bazowa, która powinna znajdować się nie tylko na wyposażeniu każdej szwalni, ale także każdej domowej krawcowej. Umożliwia to energooszczędny, cichy i nowoczesny silnik, który jest zasilany prądem jednofazowym, czyli zwykłą wtyczką do gniazdek, które mamy w domach. Silnik ten jest umieszczony w głowicy, bezpośrednio na wale głównym maszyny, w tym miejscu, dzięki czemu maszyna nie ma wibracji w porównaniu ze starszym typem maszyn, a także nie ma pod blatem paska napędowego, który mógłby spowodować niebezpieczeństwo na przykład dla raczkującego bobasa. Także, młoda mamo, jeśli masz w domu młodego, ciekawego świata bobasa raczkującego, ta maszyna jest dla Ciebie.
Jaga 5E będzie występował w wariancie przeznaczonym do szycia materiałów lekkich, na przykład koszule, bluzki, koszulki oraz wersji H do grubszych materiałów. Mogą to być materiały z podszewką, bluzy, marynarki czy garnitury. Odwiedź bóg sprzedaży Jack ze swoimi próbkami materiału oraz nićmi, a doradca wybierze odpowiednią dla Ciebie maszynę. No dobrze, co tutaj jest? Przybliżmy się bliżej. Na pierwszy rzut oka możecie zauważyć kilka bardzo istotnych szczegółów. Po pierwsze, dłuższy korpus w porównaniu z innymi maszynami. Odległość między igiełką a korpusem wynosi 30,5 cm, a w najwyższym punkcie 13 cm. Tak, jest ona dłuższa i wyższa w porównaniu z klasycznymi sternówkami i dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej uszyjecie wielkopowierzchniowe elementy. Po drugie, podświetlenie LED, Grzesiu, zaprezentuj, umieszczone przy igielnicy, zapewni Wam komfort pracy i nie nadwyręży Waszego wzroku. Jak widzicie, diodki te mają możliwość regulacji natężenia światła. Tak, jest pokazane, dobrze. Czego jeszcze tutaj brakuje? Zróbmy troszeczkę odjazd. Mechaniczne pokrętło od regulacji długości ściegu, a także mechanicznej dźwigni od zmiany kierunku szycia na szycie wstecznym. Długość regulowana jest z wysoką precyzją za pomocą silniczka krokowego. Zwiększenie długości ściegu. Zwiększenie długości ściegu. Tak jest. Pokażmy, że dokładność... Zmniejszenie długości ściegu. Zmniejszenie długości ściegu. Dokładność wynosi 0,1 mm. I co ciekawe, przy igielnicy, teraz pokażmy igielnicę, znajduje się przycisk zagęszczający ścieg dwukrotnie. Jest to takie oznaczenie 1/2. Mam nadzieję, że będzie to widać. Jeśli mamy ustawioną długość ściegu na 4 mm, możemy bardzo szybko przejść na połowę tej wartości. Grzesiu, zaprezentuj, użyj sobie przykrzesełeczku. Ustawmy teraz długość ściegu na 4 albo 5 mm. Zwiększenie długości ściegu. Tak, zróbmy przeszycie. Pokażmy już ładny ścieg. Ok. Może zróbmy część tak w połowie. Sprawdźmy też przycisk, który pozwala nam mocować materiale, czyli nie ma tego dźwigienki, jest takie szycie wsteczne bliziutko. W każdym momencie możemy nacisnąć i zmienić kierunek ruchu. Pokażmy również przycisk dodania pojedynczego ściegu. Mamy kolejny. Po wciśnięciu nie musimy używać pedału nożnego. Możemy sobie dodać pojedynczy ścieg, czyli o, właśnie tak. Ułatwi nam to precyzyjne szycie po krawędziach, kiedy musimy uważać, aby nie wyjechać ściegiem poza materię. Pokażmy jeszcze, jak zasuwa. Może ustawmy maksymalną prędkość, zróbmy takie długie, szybkie przeszycie. Zwiększenie prędkości. Tak jest, 5000 ściegów, czyli wersja do lekkiego szycia. 3500 ściegów ma wersja do szycia cięższego. Jeszcze raz. Dobrze. Wspomniałem, że Jacka 5 to sternówka automatyczna. Przyjrzyjmy się zatem, jakie funkcje ona posiada. Obcinanie nici. Tutaj możemy pokazać na panelu. Każda z funkcji jest przypisana do konkretnego guzika. Włączone obcinanie nici. Włączone obcinanie nici. Super. Kolejna funkcja to podnoszenie stopki.
stopniu szycia. Włączone podniesienie stopki po obcięciu. Wyłączone podniesienie stopki po obcięciu. Tak jest. Mamy również tutaj takie segmenty A, B, C i D. Oznaczają one ryglowanie automatyczne na początku, segment A i B oraz na końcu szycia, czyli C i D. Możemy te wartości podwójny oczywiście... Podwójny rygiel początkowy. Dokładnie. Ryglowanie początkowe wyłączone. Możemy... Podwójny rygiel końcowy. Zamieścić jeszcze bardziej ryglowanie, wyłączone. Żeby zrobiło więcej razy, możemy rygiel to ryglowanie początkowy. Wyłączyć. Rygiel końcowy. Pokażmy teraz but, tak, a propos podnoszenie stopki, obcinanie nici jest wyzwalane pedałem nożnym, czyli naciśnięcie pedału do przodu spowoduje nam szycie, jeżeli chcemy się zatrzymać, puszczamy pedał, jeżeli leciutko wciśniemy pedał do tyłu, stopka może nam się podnieść, jeżeli tak ustawimy. Zmienię teraz, bo jest na... Włączone podniesienie stopki po obcięciu. Tak. Wyłączone zróbmy po obcięciu, żeby chodziło po obcięciu, żeby się podniosło, ale po zatrzymaniu, żeby się nie podnosiło. Wyłączone podniesienie stopki po zatrzymaniu. Dobra. Okej. Okay. I teraz gdybyśmy sobie przeszyli i zatrzymali się i leciutko wcisnęli pedał w tył, stopka się podniesie. Kolejną z funkcji automatycznych jest pozycjonowanie igły. W tym momencie materiał nam się nie jest w stanie przesunąć, czyli zaczniemy szyć dokładnie w tym samym punkcie, a o zmianie, o drugim kierunku szycia, podnieśmy na chwilę lekko, przesuwam i mogę szyć w drugą stronę, przesuwam i znowu w drugą stronę. Jeżeli mocniej dociśniemy, to nam obetnie nitkę. Pokażmy jeszcze, długość obcięcia, tak, pokażmy, bo to jest bardzo istotne, czyli odwróćmy sobie teraz nitkę na drugą stronę. Tu są takie koniuszki, które nam zostają po obcięciu noża i one powinny mieć długość 3,5 do 4 mm. Czyli stępnówka tak krócej obcina w porównaniu niż standardowe modele. Pokażmy jeszcze programowanie odcinków szycia. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli mamy zaplanowany wzór, chcemy sobie przeszyć tyle odcinków, czy może materiał o konkretnej szycie długości. Według zaprogramowanego odcinka. Tak jest. Możemy zobaczyć, że mamy tutaj 4 odcinki. Możemy zmienić sobie albo zostawić. Chcemy użyć kwadrat, czyli mamy 4 odcinki. Mamy pytanie, czy można wydłużać dłużej ściegu poza fabryczne ustawienia? Nie, nie można. 5 mm. 5 mm jest to maksymalna długość ściegu. Jest ona sterowana silnikiem krokowym. Nie da się tego ominąć. To było pytanie od firmy Koser z Torunia. Pozdrawiamy Toruń. Dobrze, zróbmy sobie 4 odcinki, zróbmy sobie pierwszy strzałka odcinek. Strzałka w prawo. Ile zróbmy? 12? Zróbmy 12. 12 7. Dobrze, to zróbmy strzałka też to dla drugiego odcinka. Sprawdźmy, czy ma wszystkie 4 odcinki po 12. Zróbmy teraz przejście. Kolega szyje kwadrat właśnie. Maszyna się automatycznie zatrzyma po 12 odcinkach według zaprogramowanej długości ściegu. Tak? Może ten kwadracik nam tak ładnie pisze. Zróbmy na drugi. My już mamy to zaprogramowane sobie. Tutaj. Tak jest. Zróbmy jeszcze raz ładny kwadracik. Postaramy się w miarę równo. Najrówniej wyjdzie, kiedy sobie zmniejszymy troszeczkę długości ściegu. Zmniejszymy troszeczkę długości ściegu. Super. Pokażmy jeszcze elementy, które mamy. Tutaj jest szpulownik umieszczony na górnej części głowicy, czyli gdybyśmy sobie teraz to odsłonili ten fragmencik, położyli tutaj szpuleczkę, przyszyjmy, zaczyna nam się ten element kręcić. W tej pozycji. O, zaczyna nam się kręcić, nawijać szpuleczkę. Jak nawinie szpuleczkę, ten element odskoczy i przestanie nam kręcić. Również mamy tutaj kieliszek
od oleju, taki wizjerek. Gdybyśmy szyli ten olej tutaj, będzie nam się pojawiał. Tutaj również zobaczymy jego zabarwienie. Czy olej oczywiście czyściutki, biały. O, może widać, jak on leciutko, może trzymać. Super. Jest. Dobrze, dobrze się, jest ok. Jeżeli olej jest oczywiście bialutki, fajny, przezroczysty w zasadzie, to jest to olej czysty. Jeżeli zacznie nam żółknąć, będzie się robić bardziej taki mętny i wtedy należy go wymienić. Jeszcze jak jesteśmy przy oleju, tutaj znajduje się wlewik, otwieramy sobie tą, o, tutaj taką dziurkę. I wrzucamy, ja wam oczywiście zakryję i pokażmy, gdzie ten olej będzie się znajdował. Błąd numer 17. Przełącznik bezpieczeństwa. Tak. Błąd numer 17. Przełącznik bezpieczeństwa. Teraz nam mówi maszyna, że ma błąd, nie będzie pracować. Po naciśnięciu pedału jest zabezpieczenie po to, żeby tutaj nikomu krzywda się nie stała. Olej znajduje się w zamkniętej misce, proszę o to zobaczyć. I on doprowadzany będzie wężykami do mechanizmów maszyny, do mechanicznych elementów, takich jak chwytacz, czy z drugiej strony do korbowodów. Dzięki temu tutaj w środku jest czyściutko, olej nie ma styczności z otoczeniem, możemy go wymieniać rzadziej, maszyna ma mniejsze zużycie oleju. Także jest to czysta ekonomia. Co tu jeszcze połóżmy? Stan oleju możemy zobaczyć na wizjerze. Wizjer znajduje się na korpusie. Grzegorz, pokaż. Olej musi się zawierać między tą czerwoną a niebieską kreską. Czyli czubek tego wskaźnika musi zawierać się między tymi kreskami. Tak? Wtedy jest prawidłowo. Mogę coś od siebie jeszcze? Tak, oczywiście. Wskaźniki, które tutaj mamy, nie omówiliśmy jeszcze tutaj jednego wskaźnika. Zagęszczenie ścieku na końcu szycia. Ryglowanie początkowe wyłączone. Zagęszczenie ścieku na początku i końcu rygla. Ma to na celu wzmocnienie rygla jakby, czyli przy wyłączonej tej funkcji mamy normalny rygiel. W momencie, kiedy aktywujemy tą funkcję, maszyna wykonuje trzy ściegi, zadrabia jakby w miejscu i dopiero zaczyna nam ryglować ścieg. Zapobiega to spruwaniu się rygla, tak czy inaczej. Jest to w zasadzie niewidoczne, ale jeżeli ta funkcja jest włączona, to się dzieje właśnie, że zabezpiecza nam lepiej rygiel, czy to początkowy, czy to końcowy. Okej, okay, mamy pytanie na Facebooku, jeżeli chodzi o wagę takiej maszyny. Przyznam szczerze, że nie sprawdziłem, natomiast można powiedzieć, że ta maszyna ma korpus dokładnie taki, jaki występował w modelu A6F, czyli stępnówce z transportem ząbkowo-igłowym, czyli waga będzie porównywalna do A6. Nie są to jakieś zdecydowane różnice. Maszyna tak wygląda na stole, jest wysyłana głównie paletą do klientów. Więc może delikatnie, podejrzewam, że okolice 5 kg, myślę, że tyle będzie się różnić od modelu klasycznego A5, ale jest to do sprawdzenia jak najbardziej na stronie Jack Europe, kiedy ta maszyna pojawi się na stronie wraz z filmem. Błąd numer 17. Przełącznik bezpieczeństwa. Czy jest możliwość założenia kolanówki? Mamy kolejne pytanie. Tutaj w tym momencie jest możliwość założenia kolanówki. Tu mamy już gotowy trzpień do podłączenia. Tu jest otwór w misce tej plastikowej, gdzie będziemy sobie to mogli założyć. Tutaj mamy dojście. Jest oczywiście możliwość założenia kolanówki. W momencie, kiedy ktoś używa tej kolanówki. Błąd numer 17. Czy jest regulacja ilości oleju do igiennicy? W każdej jednej maszynie jest regulacja dojścia ilości oleju do igiennicy. Są dwie metody, albo poprzez regulację tutaj mimośrodową, albo poprzez regulację knotem. Super. W tej maszynie oczywiście blisko jest bardzo do modelu A6F.
W zasadzie można porównywać sobie wszystkie te elementy, bo jak widzicie, miska olejowa czy korpus jest wzięta z modelu A6F. Tak? Tutaj o tym można powiedzieć. Może połączenie, połączymy się z kimś. Zobaczymy. Ktoś się chciał do nas dodzwonić. Także oddzwonimy, zobaczymy, kto będzie na linii. Powiedzmy jeszcze w międzyczasie o porcie USB, tak? Jest tutaj taki, o, mały porcik USB. Służy on, troszkę dalej, żeby było widać, do czego on służy. Służy nam do tego, aby podłączyć urządzenie zewnętrzne, takie jak ładowanie telefonów komórkowych, czy na przykład wiatraczku. Halo, halo! Słychać? Halo? Halo, czy nas dobrze słychać? Halo? Tak, jestem teraz. Tam. Jestem, witam, z kim się połączyliśmy? Połączyliśmy, dobrze. Witamy. Dobrze. Mogę mówić teraz? Tak, słyszymy Cię. Dobra. Witam Cię, witam wszystkich naszych liderów i wspaniałą firmę Nibal i super firmę Jack. Chciałem zaprezentować to dosłownie w trzech zdaniach. Jesteśmy firmą Nitek z Poznania, małą firmą rodzinną. Działamy od 30 lat w serwisie i sprzedaży maszyn. I właśnie od 6 lat współpracujemy. Sprzedajemy głównie maszyny JAK. Mamy 500 certyfikatów, czyli przez 5 lat utrzymujemy sprzedaż maszyn JAK na takim poziomie, że po prostu otrzymujemy certyfikaty dealerskie. I teraz co? No co możemy powiedzieć? Dobrze nam się sprzedaje tą firmę. Jeśli chodzi o w tej chwili o ilość sprzedaży w maszynach przemysłowych, to praktycznie 90% rocznej sprzedaży no to są maszyny JAK. Oczywiście termówki, overlocki, maszyny specjalistyczne. Imponujący wynik. Co bym chciał powiedzieć? Bardzo dobre, nowoczesne rozwiązania. Dobry bardzo serwis. I tu muszę przyznać, że firma JAK jako jedyna w Polsce udostępnia nam bezpłatnie na nasze półki serwisowe części zamiennych, z których my później możemy bardzo szybko korzystać podczas napraw gwarancyjnych u klienta, a my później serwisem JAK, wiadomo, załatwiamy te sprawy w terminie dłuższym, ale klient jest bardzo zadowolony. Co jeszcze? Bardzo mała ilość awarii. Awarie, które powstają, najczęściej są z winy obsługi. My staramy się przy każdej sprzedaży przeprowadzić rzetelny instruktaż, no ale czasem się coś takiego zdarza. Ale tych interwencji serwisowych, tym bardziej na czasie gwarancji, jest bardzo, bardzo mało. Podoba nam się bardzo polityka sprzedaży i marketingu firmy JAK, jak również podejście do dealerów, nawet do właśnie małych dealerów, do firm, które od lat w Polsce działają. Ale chciałem na końcu powiedzieć jeszcze kilka słów, że jednak nie byłoby tego wielkiego sukcesu firmy JAK, maszyn JAK na rynku polskim, gdyby nie firma Impact. I tu specjalne ukłony dla całej ekipy firmy Impact. Bardzo dziękuję. My również dziękujemy. Piotrze, jaka pogoda w Poznaniu? Powiedz. Tak, no w Poznaniu. W Poznaniu jesteśmy tutaj praktycznie, jeśli chodzi o sprzedaż, to razem z Piotrem Messinem jesteśmy, mamy te dwie autoryzacje, także zapraszamy. Do 50 km zawodzimy maszynę w Gratisie. Każda maszyna zawieziona, tak jak powiedziałem, jest montowana, przeszyta, przeprowadzony instruktaż. Także Nitek Plus Poznań, nie ma żadnego problemu, zapraszamy. Jak ktoś jest z Poznania, zapraszamy do firmy Nitek Plus albo do Messinu. Dziękujemy Piotrze za rozmowę. Pozdrawiam, do usłyszenia. Wracamy jeszcze do maszyny, pokażemy ścigi ozdobne, jak można. Tutaj też kolega nam, Grzegorz, wybitny specjalista, pokaże nam, jak możemy wykorzystać tą maszynę do ozdobnego szycia. Tutaj mamy funkcję swobodnego szycia, czyli tak zwanego normalnego szycia. Tak? Maszyna wykonuje normalny ścieg z ryglem początkowym, końcowym. W momencie, kiedy przejdziemy sobie na tą funkcję... Programowanie wzoru szycia. Zmiana długości ścieków w odcinku. Są to takie ściegi, które można wykorzystać ozdobnie, gdzie potrzebujemy
przyozdobić to, co powiedzmy mamy do przyozdobienia. Maszyna posiada jakby funkcję ze względu na to, że jest napędzana i uruchamiana poprzez silniki krokowe. Możemy sobie tutaj robić pewne kombinacje ściegów i to wygląda mniej więcej w ten sposób. Po przejściu liczba wzorów. Liczby wzorów i po przejściu segmentów możemy zmieniać jakby cykl pracy tej maszyny i te ściegi ozdobne będą wyglądały trochę różnie, tak? Ale zawsze będą to takie ściegi inne niż zwykły ścieg stebnówkowy. O. Ten troszeczkę się różni od tego, ponieważ zmieniłem jakby liczbę ściegów na danym wzorze. To jest dodatkowa jakby fajna zaleta tej maszyny. Jest jeszcze jedna funkcja. Mamy taką funkcję, gdzie tej funkcji nie spotkamy w wielu maszynach. To jest właśnie zapobieganie przeciwpętleniu na początku szycia. Tutaj mamy tą funkcję dostępną i w momencie, kiedy szyjemy ściegiem ozdobnym i w momencie, kiedy szyjemy sobie ściegiem swobodnym. Wygląda to tak, że przy wyłączonej funkcji tutaj mamy większą ilość tych spętlonych nici. W momencie, kiedy ta funkcja jest włączona, ta ilość tych nici zmniejsza się. Wygląda to na lewej stronie dużo ładniej. No dobrze. W zasadzie cóż, pozdrawiam oczywiście firmę Kruma ze Słowika, która również nam obserwuje nas i pozostawiła komentarz. Widziałem również firmę Szwalmasz z Łodzi. Bardzo nam miło, że oglądacie. Wszystkie pytania jak najbardziej możecie zostawiać tutaj pod tą transmisją w komentarzach. Będziemy na nie odpowiadać. Zapraszam również na stronę jackeurope.com, gdzie zobaczycie zdjęcia, opisy tych maszyn, filmiki. Co jeszcze? Oczywiście polubienie profilu naszego, bo tutaj są wszystkie eventy, transmisje online. Również możecie na czacie naszego profilu zadać jakieś pytanie. Jak najbardziej wszyscy odpowiemy. No i cóż, no chyba wypada się teraz pożegnać. Mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia. Wszystkich Grzegsiu, zapraszam Cię jeszcze. No pokaż się, bo tutaj bardzo ładnie opowiadałeś. Dziękuję. Było mi miło. Mnie również. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.